losowanie grup młodzieżowych 12. edycji turnieju Amber Cup. Ze mną jest Sławomir Peszko oraz dyrektor Akademii Lechii Gdańsk Jarosław Bieniuk. Ja jestem Damian i na początku przypomnimy Wam tylko, jakie drużyny znajdują się w danych koszykach. W pierwszym Legia Warszawa, Lech Poznań, Lechia Gdańsk oraz Bałtika Kaliningrad. W drugim Jagiellonia-Białystok, Zagłębie-Lubin, Pogoń-Szczecin oraz Śląsk-Wrocław. W trzecim koszyku mamy Arkę Gdynię, Akademię Sportową Pomorze, Gedanie-Gdańsk oraz Znicz Pruszków, a w czwartym, ostatnim koszyku Klub Sportowy Sparta-Sycewice, Radunię-Stężyce, Akademię Piłkarską Tczew oraz Dziecięco-Młodzieżową Szkołę Rezerw Olimpijskich Kaliningrad. Zaczynamy od losowania drużyn, które jako pierwsze trafią do swoich grup A, B, C, D. Rozpoczynamy losowanie. Do grupy A trafia drużyna z zagranicy Bałtika Kaliningrad. To ta drużyna, która będzie w grupie B, jest nią Legia Warszawa i trafia do grupy B. Trzecia drużyna, która trafi do grupy C, jest nią Lechia Gdańsk. I czas wybrać ostatnią drużynę. Nie ma co losować, może to być tylko jeden zespół. Jest to oczywiście Lech Poznań. Z białego koszyka? Gdzie to drużyna dołączona do Bałtiku Kaliningrad? Jest to KGHM Zagłębie-Lubin. Teraz druga drużyna do grupy B. Zobaczymy. Śląsk-Wrocław. Czas wybrać drugą drużynę w grupie C. Pogoń-Szczecin. Jagiellonia-Białystok. Trafia do Lecha. Czas na trzeci koszyk. Grupa A. Trzecia drużyna. Jest to Arka Gdynia. Trafia ona do Bałtyki Kaliningrad oraz Zagłębia Lubin. Kolejną wylosowaną drużyną trafia ona do grupy B, jest Znicz Pruszków. Grupa C. A w niej Akademia Sportowa Pomorze. Ostatnia drużyna z trzeciego koszyka. Gedanie-Gdańsk. Czas przystąpić do losowania z ostatniego, czwartego koszyka. Do grupy A jako ostatni zespół trafia Radunia-Stężyca. Akademia Piłkarska Tczew. UKS Sparta-Sycewice. I ostatnia drużyna. Jest to oczywiście kolejna drużyna z zagranicy. Przypomnę sobie tylko nazwę, bo jest bardzo długa. Dziecięco-Młodzieżowa Szkoła Rezerw Olimpijskich Kaliningrad. Dobrze. Losowanie zostało zakończone. Czas przypomnieć wszystkie drużyny. Dla przypomnienia, w grupie A znajduje się Bałtika Kaliningrad, Zagłębie Lubin, Arka Gdynia oraz Radunia-Stężyca. W grupie B Legia Warszawa, Śląsk-Wrocław, Znicz Pruszków, Jagiellonia-Białystok. Grupa C Lechia Gdańsk, Pogoń-Szczecin, Akademia Pomorze, UKS Sparta-Sycewice. I ostatnia grupa, grupa D, Lech Poznań, Jagiellonia-Białystok, Gedania-Gdańsk i Dziecięco-Młodzieżowa Szkoła Rezerw Olimpijskich Kaliningrad. I zapraszamy do przyjścia na Amber Cup, który będzie miał miejsce już 6 i 7 stycznia 2018 roku w Ergo Arenie w Gdańsku-Sopocie. Do zobaczenia i dziękujemy. Za nami losowanie dziecięcych grup w turnieju Amber Cup 2018. Jak oceniasz losowanie dla Lechii Gdańsk? Tu nie ma łatwych grup, bardzo mocno obsadzony turniej, jeżeli chodzi oczywiście o turniej dziecięcy. Jest to kategoria wiekowa, w której tak naprawdę te różnice i poziom są niewielkie, więc tutaj wszystkie grupy są wyrównane. My gramy z Pogonią Szczecin, z Akademią Pomorze i ze Spartą-Sycewice, więc wiem, że Sparta-Sycewice są bardzo mocny rocznik w tej kategorii wiekowej. Pogoń Szczecin jak zwykle jest mocna i nasza partnerska Akademia z Pomorza też ma bardzo zdolnych i talentowanych. Także no, będzie ciężka grupa, ale liczę oczywiście, że wyjdziemy. Poza tym no, tutaj się liczy dobre granie dla tych chłopców, też atmosfera turnieju w pięknej hali widowiskowej. Wiele drużyn z Polski, także poziom jest na pewno wysoki i o to chodzi, żeby ci chłopcy się przyzwyczajali do grania pod presją i na wysokim poziomie. Rywalizacja drużyn, tak jak można było zauważyć, wszystkie grupy są wyrównane, silne, zespoły z najwyższej półki, jeżeli chodzi o rocznik 2008. Akurat w tym roku nie udało nam się pomieścić wszystkich zespołów, które były chętne w tym turnieju. Na przyszły rok zmienimy to, będą eliminacje specjalnie zrobione dla zespołów roczników. Myślę, że będzie to więcej roczników, nie tylko jeden. Tak jak powiedziałem, fajnie, cieszymy się, że jest zainteresowanie drużyn zagranicznych, bo nie tylko Rosjanie chcieli przyjechać w tym roku. Też wielką nagrodą dla tych chłopców, którzy z tego co słyszę, tak jak to opowiadał Sławek Peszko, czy opowiadają zespoły, które wystąpią w tym turnieju, no to już są nieprzespane noce, wiedzą w jakim towarzystwie rozegrają ten turniej.